sieci przebijają się nieliczni, a jeszcze mniejsza część z tego zarabia prawdziwe pieniądze. I w tym miejscu zapraszam Was. Czy pokolenie dzisiejszej młodzieży możemy uznać za stracone i dlaczego jesteśmy tacy roszczeniowi? W dzisiejszym materiale postaram się wytłumaczyć Ci, dlaczego tak się dzieje. Zaczynajmy. Taką mamy młodzież, jacy ich idole. Spójrzmy zatem na to, jakich tych idoli mamy. Sequento, Super Mario, Alanik, Marty Renty, Fagata, Nitro czy Jacek Murański. Kiedyś, żeby się dostać przed kamerę, trzeba było coś sobą reprezentować. Żeby dostać się przed kamerę, mieć jakiś talent. Coś umieć, poza pokazaniem gołego zada na Instagramie. Dziś trzeba być po prostu debilem. Powiedziałbym wręcz, że im głupszy, tym lepszy. Ta pełna elokwencji i tryskająca mądrością wypowiedź stała się wiralem nawet za granicą. Beka z Alanika na całym świecie. Pewnie widzieliście, że ostatnio po internecie wiralowo lata ten wywiad jednego z zawodników Fame. Powstało z tego wiele przeróbek. Ale również pojawił się temat na Reddicie, który trafił na stronę główną. I ludzie tam wyśmiali Alana, pisząc: szczyt inteligencji, jej twarz mówi wszystko. Za każdym razem, gdy myślę, że osiągnęliśmy dno, ktoś pokazuje mi, że byłem w błędzie. Widzicie? Wystarczyło kilkanaście sekund improwizacji, a polscy reżyserzy i producenci trudzą się, żeby ich filmy były pokazywane za granicami kraju. Najlepszym sposobem na sławę w sieci jest stać się wiralem. Jakby ktoś nie był zorientowany, viral to założenie na tyle intrygujący filmik, który z pomocą lub bez szybko staje się popularny. Internauci chętnie przekazują go dalej, udostępniają znajomym, a ci z kolei podają informacje innym osobom, dzięki czemu filmik dociera do szerokiego grona widzów wkrótce. W krótkim czasie. Mechanizm przypomina działanie wirusa, który infekuje coraz dalszych odbiorców. Przykładami takich wirali były na przykład Devil Baby Attack czy chociażby popularny Sąsiad. I masa memów, jaka się z nim wylała. I to są rzeczy śmieszne i niegroźne społecznie. Problem zaczyna się, gdy wirale zaczynają być idolami młodzieży, próbując sprzedawać nam produkt pozbawiony jakiejkolwiek wartości. Patrząc na twarz Sequento, która jest jakby nieskażona żadną myślą, mam wrażenie, że bardziej wartościowym produktem jest nawet wata cukrowa. Typ zasunął z filmiku na TikToku, w którym tańczy na budowie. I patrząc na jakość wypowiedzi tego gościa, chyba najlepiej by było, jakby na tej budowie został. I treningi, tylko skupiał się na treningach, naprawdę, nie? Większość osób mnie zna, nie? No i przepracował te dwa miesiące bardzo dobre, nie? No, tylko tańczyliśmy robotę, robiliśmy wyjazd na chatę, nie? Będzie na pewno zajebiście, będą tańce i będzie dobra bitka, nie? Ale nie! Gościa bierze się do Warsaw Shore, chyba najgłupszego programu w TV ever, albo zaprasza go gwiazdę wieczoru w klubach nocnych. Albo przestaniecie lansować debili, albo przestaniecie lansować kretynów. Chociaż z nim to jeszcze pół biedy, bo chyba nikt nie bierze go na poważnie i wszyscy raczej oglądają go dla beki jak memy z Sąsiadem. Halinka, zrobię ty, kapuczyny. Problem mam z niejakim Super Mario i to chyba od samego początku jego istnienia. Facet, który w nazwie ma trener, a ćwiczy i wygląda, jakby spędził dopiero 3 miesiące na osiedlowej mordowni. Tak, wiem, Carlo Ancelotti, jak wygrywał Ligę Mistrzów z Realem, też nie wyglądał i nie dryblował jak Ronaldo. No ale ruchy tego gościa kopiują potem młodzi ludzie. Wszystko, czego tylko dotknę, dostaje się złotem, dostaje się złotem. A facet ćwiczy po prostu fatalnie. Zero mobilności, zero techniki i długo, długo by wymieniać, czego jeszcze nie ma. I właśnie on też stał się wiralem na TikToku przez coś, co jakby jest trochę tańcem, trochę podnoszeniem sztangi. Jeśli już chcesz promować aktywność wśród młodzieży, to rób to chociaż dobrze. Bo dochodzi do takich sytuacji, że jak ktoś wytyka twoje błędy, to ludzie odpisują, że się nie znasz, bo Super Mario jest znany, to na pewno wie lepiej. Otóż gówno prawda. Popularność nie idzie w parze z fachowością i to jest przykre, bo jest wielu dobrych, prawdziwych trenerów, którzy się nie mogą przebić, bo nie robią z siebie debila. Zresztą może ktoś z was w komentarzach uświadomi mi, jaki przekaz niesie za sobą ta osoba, bo na pewno nie jest to instruktor z poprawnej techniki ćwiczeń. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw suba, bo lecimy po 2000. A w międzyczasie daj znać, jaki
temat mógłbym poruszyć w następnych filmach. Dziękuję za wysłuchanie i lecimy dalej. Badanie na zlecenie LEGO pokazuje, że tylko 18% chińskiej młodzieży chce zostać influencerem, a aż 56% chciałoby latać w kosmos, podczas gdy w USA jest zupełnie odwrotnie. A potem my się dziwimy, że Chińczycy opanowują świat. Na naszym podwórku wcale nie jest lepiej. Badanie Aspiracje dziewczynek w Polsce, przeprowadzone przez agencję badawczą IQS, mówi nam, że prawie połowa dziewcząt w wieku 10-15 lat uznała prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych YouTube, Instagram czy TikTok za atrakcyjne zajęcie zawodowe, w których widzą siebie w przyszłości. Kiedyś jak zapytałeś dziecko, kim chce być, jak dorośnie, to odpowiadał, że policjantem albo strażakiem. No a dziś YouTuberem. W sumie w białostockim liceum powstała klasa o profilu estradowym. Życie to są chwile, chwile. To może niedługo w Warszawie zobaczymy podobną klasę o profilu influencerskim? Te badania idealnie obrazują nam, gdzie teraz podąża świat. W końcu wszyscy zostaniecie influencerami. Chleb będzie sam się wypiekał, samochody same będą się naprawiały, a ubrania będą się same szyły. Chociaż może te ubrania dalej będą szyć Chińczycy. W tym miejscu nie sposób poruszyć tematu zgłoszeń do nowego programu Freeza, czyli Twoje 5 minut. Mówili o tobie w telewizji. Widzieliśmy z Niebrawym w Supersamie. Ale ja mam ambicje. Tak jak w tej chińskiej bajce. Dasz biedakowi rybę, to zje rybę i dalej będzie głodny. Ale dasz mu tę wędkę, to sam zacznie łowić ryby. Każdy, kto chciał zostać influencerem, wystarczy, że wysłał zgłoszenie do programu, a chętnych nie brakowało, bo zgłoszeń było 5000. Na pierwszy rzut oka normalna rekrutacja do pracy, ale... Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Tu przecież chodzi o twoje być albo nie być w internecie, bo dzięki Freezowi nie będziesz musiała nic robić. Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Wszystkiego ma być w opór. I zaczyna się cały ból dupy, bo Freeze zaprasza na rozmowę tylko 50 osób, z których wybierze tylko 20. Poważnie? Mój filmik miał 8 minut, co wy po wyglądzie sobie wybieraliście uczestników? Zgłoszeń było 5000, z czego na spotkanie zaproszono 50 osób, więc daję wam to pojęcie co do skali rozczarowania. Jak to? Nie weźmie wszystkich 5000? Dlaczego? Dlaczego obejrzał tylko kilka sekund mojego nagrania? Co ja teraz zrobię? Pomysł jest mój, to raz. Wykonanie moje, to dwa. Darowałem ci życie, to trzy. Wszyscy są oburzeni. I w tym miejscu następuje zderzenie z rzeczywistością. Jak wysyłasz CV do firmy i się nie dostaniesz, to czy idziesz do prezesa i wyrażasz oburzenie, że cię nie przyjął? Proponuję spróbować i dajcie znać, jaki był tego efekt. Otóż jego firma, jego prawo, kogo wybierze. No takie są zasady rynku, no dosyć brutalne, ale trzeba się z tym pogodzić. No ale nie nasi milenialsi. Ja wiem, że bywają ładniejsze, ale wie pan, to taka prowizorka jest, wie pan. W przyszłym tygodniu tutaj zainstaluje się jacuzzi. Jednak najzabawniejsze są argumentacje aplikowania do projektu. Dlaczego chcę tworzyć na YouTubie, na Instagramie, TikToku, być influencerem itp. itd. Dlatego, że nie widzi mi się pracowanie kilkunastu godzin w Żabce, albo w Biorące na kasie, albo nie wiem, jakaś nudna praca. Nie. Ja od zawsze chciałam nagrywać na TikToku, być influencerem. Z takim nastawieniem do pracy i obowiązków, to koleżanko, nawet pracę w Biedronce ciężko będzie dostać. A po drugie, żadna praca nie hańbi. Według mnie największy szacunek zasługuje osoba, która dorabia sobie roznosząc ulotki, niż bogate dziecko tatusia, które swój content na TikToku opiera na pokazywaniu bogactwa swoich rodziców. Easy money! Zresztą już jest taka jedna, co wolała drogę na skróty i powiem szczerze, że dobrej prasy to ona nie ma. Zresztą kręgosłupa moralnego chyba też nie. Nasuwa się więc pytanie, czy teraz mamy jakiś wysyp debilizmu? Otóż nie. Oni byli zawsze wśród nas, tylko nie mieli okna wystawowego w postaci internetu. Kiedyś głupi doszedł po prostu do łopaty, a teraz robi karierę w sieci. Żyjemy w czasach taniej rozrywki, gdzie nie musimy za wiele myśleć. Kiedyś w kinie leciał Pan Tadeusz. Oj, kluczniku, odpowiesz ty ciężko przed Bogiem. Jedna jest restrykcja. Jeśli popełniono nie z zemsty głupiej, ale pro publico bono. A dziś Kacwawa. Andrzejku, pamiętaj, to nie jest jakiś tam ślub. To jest nasz ślub.
No, ale o czym ja bym wtedy robił filmy? Pomyślimy. Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć, to nie ma drogi na skróty. W życiu trzeba ciężko na wszystko zapracować i nie ma nic za darmo. Ile? Chyba, że zostaniesz wiralem, ale istnieje ryzyko, że wszyscy będą się z ciebie śmiali. Tylko za jaką cenę? Chociaż mam wrażenie, że niektórzy dla chwili sławy w internecie są w stanie sprzedać nawet swoją godność. W sieci przebijają się nieliczni, a jeszcze mniejsza część z tego zarabia prawdziwe pieniądze. I w tym miejscu zapraszam was do obejrzenia mojego filmu o OnlyFans. A już niedługo na kanale odpalamy nowy program, czyli rozmowy szyte na miarę. Zatem oznaczajcie osoby, z którymi chcielibyście, abym porozmawiał i zadał trudne pytania. Do zobaczenia!